Niezmienną popularnością cieszą się koncerty dla najmłodszych, które regularnie co drugi miesiąc odbywają się w Raciborskim Centrum Kultury. W minioną niedzielę, mimo pięknej, słonecznej pogody, również nie było inaczej i wiele rodzin odwiedziło krainę dźwięku. Edukuje i rozwija, wzmacnia więź między dziećmi i rodzicami, uczy, jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą, a także pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Za nami kolejny koncert z cyklu Maluchy w krainie dźwięku. Idea edukacyjna jest tam gdzieś z tyłu głowy, ale to, co najważniejsze, co dajemy, to miłość. Zaszczepiamy miłość do tej dziedziny sztuki, do tej pasji. My wszyscy jesteśmy tutaj pasjonatami, bardzo to lubimy. Również jesteśmy rodzicami, dlatego to nie jest dla nas takie obce. Każdy z nas w domu jest ze swoim dzieckiem i ten swój instrument, swoją miłość próbuje przekazać. I też te doświadczenia widać na naszych koncertach i myślę też dlatego są takie fajne i tak dobrze przyjmowane przez publiczność. Grupa muzyków, która do Raciborza przyjeżdża z różnym składem i tematem przewodnim, tym razem postawiła na muzykę ludową, a także hiszpańską. Wdzięczna publiczność mogła poznać brzmienie trąbki, skrzypiec, gitary oraz wiolonczeli. Staramy się też, żeby było zróżnicowanie, wymiana składu delikatnie, chociaż zawsze tam barwy pewne nowe wprowadzamy. Co jest ważne właśnie też w edukacji dziecka, żeby dziecko było zaskakiwane nowymi brzmieniami, nowymi melodiami, nowymi instrumentami. To staramy się robić. Zespół doświadczonych muzyków i pedagogów pod przewodnictwem Doroty Banaś, który uczy muzyki tak, jak uczy się języka, jak zwykle zrobił wrażenie nie tylko na maluchach. Super, dlatego przyszliśmy drugi raz, naprawdę, bardzo fajnie. I druga zadowolona to najważniejsze, więc... Czyli będzie i trzeci raz? Jeżeli będzie, to przyjdziemy. Nie jestem w ogóle z Raciborza, jestem z Jastrzębia Zdroju. Przyjechałam specjalnie tutaj i na wycieczkę do Raciborza i przy okazji zobaczyłam. A kto panią zachęcił? Skąd pani się dowiedziała? Byłam na internecie. Tak przy okazji po prostu, że planowałam tutaj przyjechać, to spojrzałam, jakie są wydarzenia kulturalne, bo jest to dla mnie ważne. Czas trwania koncertów zawsze dostosowany jest do możliwości małych odbiorców i nie przekracza 45 minut, a po ich zakończeniu jest okazja do porozmawiania z muzykami i przyjrzenia się instrumentom z bliska.